Długo oczekiwana budowa szkoły metropolitalnej nareszcie doczekała się szczęśliwego finału. Dziś miało miejsce uroczyste wbicie łopaty pod rozpoczęcie inwestycji. Podstawówka powstanie przy granicy trzech gmin. Będą się w niej uczyć dzieci z południowych obszarów Gdańska, z gminy Kolbudy i Pruszcza Gdańskiego. Głównym inwestorem szkoły metropolitalnej w imieniu trzech samorządów jest gmina Kolbudy. To na jej terenie, w miejscowości Kowale, powstanie obiekt. Największa ilość budynków w tym rejonie to Kowale, gmina Kolbudy, ale po mojej prawej również wyrastają osiedla mieszkaniowe gminy Pruszcz, a przede mną te zielone połacie to oczywiście Gdańsk, a więc parcie na to, by szkoła powstała szybko, rzeczywiście było ze strony gminy Kolbudy. Przyda się również bardzo w Pruszczu, a jeszcze chyba bardziej w Gdańsku, bo najwięcej terenów rozwojowych, jak mówiłem, ma Gdańsk. No ale doczekaliśmy się. Dzisiaj start, otwarcie, jak przed chwilą zapewnił wykonawca, 1 września 18, a więc niewiele czasu. Wykonawca zaklina się, że terminy zostaną wykonane. Wierzymy mu, bo to dobra firma, a zatem, jak powiedział pan prezydent miasta Gdańska, spotkamy się za rok z kawalątkiem, żeby patrzeć, jak nasze latorośle w ilości ponad 1100 sztuk pędzą do nowo oddanej, pierwszej w Polsce metropolitalnej szkoły z udziałem 40% dzieci z gminy Kolbudy, 30% z gminy Pruszcz i 30% z miasta Gdańska. Rozmawialiśmy o potrzebie wybudowania szkoły dla mieszkańców przede wszystkim miejscowości Kowale, Jankowo, Otomin, tych po tej stronie naszej gminy. No ciężko było, jest to dosyć droga inwestycja i zawsze trudno podjąć decyzję, bo 15 sołectw i 15 radnych, więc 15 różnych potrzeb. Udało się. Ktoś wpadł w pewnym momencie na pomysł może wspólnej szkoły w ramach obszaru metropolitalnego. Dziś nazywamy ją szkołą metropolitalną. I tak jak rozpocząłem pracę w gminie Kolbudy około 4 lat temu, zaczęliśmy rozmawiać wtedy rzeczywiście na serio. Dziesiątki spotkań w mieście Gdańsku, w gminie Kolbudy i w gminie Pruszcz, spotkań organizacyjnych z projektantami, z finansistami, z pracownikami wydziałów oświaty. Tego dziś nikt nie widzi. Cały sztab ludzi bardzo ciężko i bardzo długo pracował nad tym, żeby tą szkołę wspólnie zaprojektować i skonstruować przede wszystkim dobre, dokładne finansowanie tej inwestycji. Inwestycja nie jest tania, ale myślę, że udźwigniemy ją, jak podzielimy ją mniej więcej na 3 części. Swój wkład w inwestycje ma również gmina Pruszcz Gdański oraz miasto Gdańsk. Zawarcie konsensusu między trzema podmiotami, gdzie wchodzą w grę też ogromne pieniądze i różne oczekiwania, jest niezwykle trudne. Ale cel był jeden. Chcieliśmy bardzo, żeby ta szkoła powstała. I od tego zaczęliśmy. Mieliśmy pewną wizję, że ta szkoła będzie, wiedzieliśmy, jak ona ma być duża, a potem krok po kroku dochodziliśmy do porozumienia. Rozmowy nie były łatwe i dlatego tym bardziej bardzo się cieszę, że udało się to porozumienie osiągnąć. To szkoła bez precedensu w historii trzech gmin, w historii Pomorza, a i być może też i Polski, dlatego że trzy gminy niezależne od siebie jednak podjęły współpracę, budują szkołę potrzebną dla młodych małżeństw, które mają dzieci, które będą miały dzieci, i to może być też dobry drogowskaz dla innych miast w Polsce, że zamiast budować pojedynkę, warto na takich obszarach, gdzie się stykają miasta, gminy, budować po prostu razem, dzieląc się w ten sposób kosztami i w ten sposób być bardziej efektywnym. Po trudnych i burzliwych negocjacjach pomiędzy samorządami inwestycja nareszcie ruszyła, a skorzystają na tym nie tylko dzieci, ale i cała okoliczna społeczność.